Dzień dobry, witam Was wszystkich po 3 miesiącach czekania w recenzji 37 tomu kolekcji Mistrzowie Polskiej Fantastyki. Zostałem pokonany przez prenumeratę, gdyż wydawnictwo wysłało mi już 60 tom z prezentem do przeczytania, więc bardzo Was przepraszam za tą trochę żenującą sytuację, gdzie spóźniony jestem z recenzjami praktycznie o rok. Dzisiaj zajmujemy się ostatnią, drugą książką Adama Przeszty w ramach kolekcji Adeptem, wydanym pierwotnie przez Fabrykę Słów 13 kwietnia 2016. Czy pan Przeszta dostarczy, podobnie jak to było w przypadku demonów Leningradu? Jest XIX wiek. Wiadomo, dużo się wtedy działo w naszym świecie, a pomyślcie sobie, że jeszcze więcej działo się w świecie Adepta, bowiem w drugiej połowie tego wieku doszło do koniunkcji sfer, skutkiem której w co większych miastach Europy pojawiły się magiczne byty. Nie były one jednak zbyt przyjazne ludziom, więc dzielnice miast, zwane enklawami, odgrodzono srebrnymi prętami i w ten sposób zapobiegnięto rozrostowi, a wstęp do nich miały jedynie osoby upoważnione. To samo stało się w Warszawie, gdzie aptekarz Olaf Rudnicki, przemierzając enklawę w poszukiwaniu cennych składników, napotkał oddział rosyjskich żołnierzy. Nikt by się nie spodziewał, że to spotkanie pociągnie za sobą szereg innych, kompletnie nieprzewidzianych wydarzeń. Muszę powiedzieć szczerze, że bardzo podobała mi się ta zabawa w historię alternatywną. Często w gatunku spotykamy się z czymś takim, że jeden element dodany powoduje przedstawienie całkiem innego świata od naszego. Ja wolę właśnie takie zmiany subtelne, gdzie autor stąpa po twardym gruncie i jego pomysły sprawiają wrażenie bardzo przemyślanych. Właśnie tutaj nagłe pojawienie się magii nie wywróciło świata do góry nogami. Mocarstwa dalej są chętne spowodować większy konflikt, Polacy dalej próbują odzyskać niepodległość, a enklawę wykorzystuje się w tym jako dodatkowe atuty. Nie zrozumcie mnie źle, nie mam nic przeciwko idei kreowania własnych światów. Po prostu bardzo mi się podoba koncepcja tych alternatywnych, gdzie wprowadza się mniejsze zmiany i jednocześnie mają one duży sens. Bardzo też polubiłem bohaterów. Olaf, pomimo swojego wiecznego narzekania na wszystko, potrafi w ważnych momentach pokazać, że serce ma po właściwej stronie. Jednocześnie fajne jest to, że nie próbuje się z niego robić na siłę patrioty, zamiast tego stroni jak może od wszelkich politycznych zagrywek, zarówno polskich, jak i carskich, i bardziej wyznaje ideologię człowieka jako jednostki, która nie powinna być uzależniona od żadnych aparatów władzy. Jest to o tyle ciekawe, że zasadniczo obraca się cały czas w towarzystwie olbrzymich patriotów po obu stronach barykady, co prowadzi do paru konfliktów, gdzie znajomi nie pochwalają poglądów alchemika, z którymi się on też nie kryje. Warto by było wspomnieć w ogóle o tym, że Rudnicki jako aptekarz jest też alchemikiem. Drugim bohaterem książki jest Samarin Baturin, wysoce postawiony oficer armii carskiej, który po spotkaniu Rudnickiego w Warszawie zaprzyjaźnia się z nim i niejako jest zafascynowany umiejętnościami Olafa w zakresie alchemii. To honorowy człowiek, który stara się balansować między lojalnością do swojego kraju i obowiązkami jako patrioty, a przyjaźnią z Rudnickim, przez którego poglądy, jak już wspominałem, padają nieraz tarapaty. Podoba mi się też dynamika między tą dwójką, kiedy zaczynają się kłócić, przysłowiowe siekiery idą w ruch, a chwilę potem potrafią pić ze sobą do upadłego. Poza tym mamy też takiego Matuszkina, który w książce pełni poniekąd rolę takiego śmieszka, a jednocześnie za jego tożsamością stoi pewna tajemnica. W ogóle bardzo podoba mi się to, że jest to jeden z niewielu tytułów, jakie czytałem, przy czym miejcie na uwadze to, że nie uważam się za osobę, która bardzo dużo książek przeczytała, gdzie nie pokazuje się Rosjan w okresie po trzecim rozbiorze wyłącznie w charakterze złych ludzi, potworów itd. Tutaj autor zachował rozsądek, pokazał, że są ludzie mniej lub bardziej przychylni Polakom, ludzie, którzy zwyczajnie świecie wykonują rozkazy, a z Polakiem to chętnie wódkę by bardzo chętnie wypili. Może to zabrzmieć dość kontrowersyjnie, ale pisarz powiedziałbym, ale chciałbym zaznaczyć, że to już moja interpretacja, może nawet nad, pokazuje część Polaków walczących o wolność jak terrorystów, którzy wiadomo są opresjonowani, ale z drugiej strony część ich działań jest naprawdę straszna. Wiecie, egzekucje, brutalne mordy, zamachy terrorystyczne, więc osoby za bardzo zapatrzone się w idealizm polskiego narodu mogą się chyba czuć urażone. Jeśli miałbym wskazać postać, która mi się nie podobała, to byłaby to pojawiająca się trochę później Anastazja. Moim zdaniem miała spory potencjał na rozwinięcie i przedstawienie wielu spraw z innej perspektywy, ale ostatecznie wydaje mi się trochę zmarnowana, a jej rola mocno ograniczona. Bardzo podoba mi się to, jak działa magia w tym uniwersum, jakie jest jej pochodzenie, jak z niej korzystać, czy też wymyślono dziecięco proste, a jednocześnie genialne wyjaśnienie, dlaczego część starych grimoire'ów i innych ksiąg o wiedzy magicznej w naszym i świecie Adepta nie działa. Jedną z rzeczy, które zdecydowanie mogę zarzucić książce, to brak jednolitego tempa. Po bardzo intensywnym początku historia do jakiejś połowy książki strasznie się wlecze. Pojawia się kilka pobocznych wątków, które wydają się zmierzać donikąd i szybko nam wypadają z głowy.
i ma się wrażenie, że tytuł nie potrafi narzucić jednolitej, spójnej fabuły. Dopiero od drugiej połowy pojawia się dużo więcej akcji i tempo w związku z tym wzrasta. Rozwiązanie całej akcji też nie było do końca przemyślane. Przyszło nagle i po przeczytaniu w głowie miałem tylko jedno słowo. Już? Autor w bardzo wygodny dla siebie sposób potrafił też przeskoczyć akcję o parę tygodni i miesięcy, bo widać, że nie miał pomysłu, jak coś dalej przedstawić, przez co te przejścia wyglądały w mojej opinii bardzo nienaturalnie. Nie zaprzeczam jednak temu, że pomimo tych wad, świat Adepta bardzo polubiłem. Za bohaterów, za worldbuilding, bawienie się w alternatywną historię. W książce spotkacie też sporo humoru i zależnie od tego, czy przaśne żarty do was trafiają, czy nie, możecie mieć lekki ubaw. Wiem, że generalnie książka jest pierwszą częścią cyklu Materia Prima i pytanie tutaj, czy sięgnę po resztę. Może kiedyś, ale zdecydowanie Adepta poleciłbym do przeczytania i wyrobienia własnej opinii. Bądź co bądź, nie jest to tytuł kosztujący majątek, a jednocześnie jest to książka dość solidna, pomimo problemów. Mamy za sobą kolejnego pisarza, więc jak teraz wygląda mój ranking? Myślę, że pana Przechrztę mogę śmiało umieścić między Grzedowiczem a Pilipiukiem, umieszczając go na 5 z 8 miejsc, przy czym to ostatnie, gdzie rezyduje Ziemiański, znacznie jest oddalone od reszty kandydatów. To by było wszystko, moi drodzy. Liczę na to, że się wam podobała recenzja. Zachęcam do lajkowania i subskrybowania kanału. Trzymajcie się, na razie, cześć.